Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie na dzisiejszym lustrze, kochani Państwo i subskrybenci. Proszę, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami mojego kanału, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał dziś. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście proszę Was o komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. Czy moje filmiki, czy moje wróżby kolektywne z Wami rezonują? Pamiętajcie jednak, że są to wróżby kolektywne, czyli grupowe, dla wszystkich. Szukajcie tylko tych komponentów w tych wróżbach, które rzeczywiście z Wami rezonują. Kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne, które robię dla Was na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz konkretnych pytań do kart. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach. Napiszcie e-maila, ja wyślę Wam, jakie są opcje i jakie warunki takich wróżb indywidualnych. Dziękuję, zapraszam. Teraz zabieramy się do interpretacji lustra. Strona lewa, Twoja osoba ukochana, o której myślisz, za którą tęsknisz. Strona prawa, Ty, czyli osoba pytająca. W środku karty cygańskie, co Was łączy. Dzisiaj mamy tylko karty Lenormanda i karty cygańskie. Dobrze, zobaczmy, w takim razie zaczynamy od myśli. Myśli Waszej osoby ukochanej. Tutaj jest jakiś fałsz. Ta osoba ukrywa swoje uczucia, emocje. Nie pokazuje swojej konkretnej, autentycznej, prawdziwej twarzy. Chowa tą twarz, maskuje się. Jest wyczuwalny jakiś fałsz. Maskarada. Zagrywanie. Ta osoba myśli być może, że Wy również jesteście nieuczciwi, nieszczerzy. Że Wy również ukrywacie coś. Nie jesteście autentyczni. Ukrywacie swoje uczucia. Ta osoba jednak myśli tutaj o pięknej, harmonijnej atmosferze. Chciałaby się z Wami pogodzić, porozmawiać, mieć nową harmonię, balans, intymność. Być może ta osoba myśli tylko o seksie. Tylko chciała seksu z Wami. Przepraszam. Ta osoba nie ufa Wam. Myśli, że jesteście może osobą nieszczerą. Że nie chcecie wyjaśnić tu jakichś problemów. Że nie chcecie harmonii, że nie chcecie zgody, jeśli jest jakiś konflikt między Wami. Co myślicie Wy? No i tutaj już brak kontaktu, brak komunikacji. Macie blokady, przeciąża Was to, macie lęki, macie jakiś konflikt tutaj wewnętrzny, chcecie to wszystko odciąć, uciąć lub czujecie się też zranieni przez to, przez tą relację, przez tą znajomość. Uważacie, że ta relacja to bardzo ciężka, mozolna, przygniatająca Was droga. Jesteście oziębli, wycofani. Bierzecie dystans. Jesteście w separacji. Zablokowane są, przecięte kontakty i spotkania. To Was oczywiście rani, przeciąża, przygniata. Karta sędziego, co Was łączy, karta sędziego, czyli myślicie o tym, by wyjaśnić jakiś konflikt, by nastąpiła znowu równowaga, by nastąpiła zgoda, harmonia. Czyli musielibyście pójść przed przysłowiowy sąd i wyjaśnić wszystkie problemy w tym związku. By nastąpiła znowu harmonia. Co czujecie? Schodzimy na poziom serca. Co czuje Wasza osoba ukochana? Ma do Was emocje. Emocje w sercu. Emocje, które zaprzątają jej serce. Te emocje
płyną w tej wewte, nie dają tej osobie spokoju. Też jest tęsknota, tęsknota szczególnie wieczorami i nocą. Ta osoba myśli o was, tęskni, być może śni o was. Śni i ma dużo emocji. Emocjonalnie jest ta osoba tutaj silnie rozmyślająca o was. Szczególnie jak jest być może sama wieczorami właśnie i nocą. Tęskni, chciałaby się spotkać, ale być może też ta osoba ma jakieś sekrety niewyjaśnione. Być może też czuje ta osoba waszą obecność duchową, wasze myśli, wasze rozmyślania również. Tutaj wy jesteście pod presją czasu. Chciałybyście, żeby szybko rozwiązały się te problemy i żeby można było rozwinąć jakieś głębsze uczucia, spełnienie marzeń, które byłoby możliwe w tej relacji. Byłoby bardzo ważne dla was spełnienie najgłębszych marzeń. Czujecie, że z tą osobą mogłybyście spełnić swoje emocjonalne marzenia, pragnienia, że można by wejść w głębsze stadium emocjonalne. Jesteście pod presją czasu, ponieważ nigdzie nic się nie dzieje, jest wszystko zablokowane. Nie ma w ogóle kontaktu między wami. Tutaj, co czujecie, jest złodziej. Złodziej mówi, że czujecie oboje się jakoś oszukani, wykorzystani, obrabieni. Czujecie się, że postąpiliście jeden w stosunku do drugiego niedobrze, nie fair. Czujecie się jakby źle. Wasze uczucia, emocje zostały jakoś oszukane. Czyli czujecie się, jakby strona przeciwna oszukała was, wykorzystała i uciekła. Jakby uciekła, uciekacie być może nawet oboje od wyjaśnienia tej sprawy, tych konfliktów, tych blokad, które macie, tych lęków. Uciekacie przed wyjaśnieniem spraw. Jakie są zamiary i plany waszej osoby ukochanej? Wasza osoba ukochana chciałaby porozmawiać, chciałaby się spotkać, lecz tempo jest bardzo tu powolne rozwoju. Ta osoba chciałaby koniecznie zobaczyć się, czy zaplanować razem jakąś podróż, czy przyjechać lub gdzieś pojechać razem, spotkać się. I jeśli dzieli was jakaś odległość, tak? Mieszkacie dalej od siebie. Ta osoba by chciała się gdzieś spotkać i porozmawiać, wyjaśnić wszystkie te frustracje, problemy. Ta osoba chciałaby stabilizacji, być może chciałaby spotkania gdzieś w domu, spokojnie, być może chciałaby stabilnej relacji z wami, stabilnej sytuacji. Chciałaby wiedzieć, na czym stoi, być może chciałaby nawet coś więcej z wami, jak rodzina, mieszkanie razem. Co wy czujecie? Wy czekacie na jakąś niespodziankę, jakiś gest z jego strony, na zaproszenie. Chcielibyście, żeby on napisał, zadzwonił, wysłał wiadomość, zaprosił was gdzieś, przeprosił. Niespodziewanie, by pojawiła się jakaś wiadomość od niego. Macie lęki, że to się już być może skończyło, nie wyjaśni. Macie lęki, że są wielkie straty tutaj. Jest ta osoba dla was ważna, ale obciąża was ta sytuacja, która teraz jest. Nie ma kontaktu, nie ma w ogóle spotkań. Ale dla was jest ważne, by to wyjaśnić. Natomiast te szczury mówią o wielkich stratach, które zaszły między wami, w waszej relacji.
Co Was łączy? Dziecko. Dziecko, czyli jesteście oboje naiwni, że jeszcze może coś się raz jeszcze wyjaśni, będzie nowa szansa, nowa próba, nowy początek. Być może macie tą nadzieję, że jeszcze raz coś się tutaj między Wami wydarzy. I czujecie w sobie, że jesteście potencjalnymi partnerami, by się zakochać. Do miłości. Jest tu amor, miłość. Czyli czujecie do siebie jakieś uczucia. Być może się w sobie zakochaliście i ważne by było, żebyście zaczęli jeszcze raz, dali sobie szansę, dali szansę tej miłości. Zobaczmy jeszcze, kochani, orakel miłosny, co pokaże. Nie mamy tutaj w tym lustrze powtarzających się kart. W Waszym odbiciu lustrzanym. Zupełnie inne są karty u osoby ukochanej i u Was. Natomiast ta osoba tutaj jest pełna nieufności. Lub sama ukrywa swoje uczucia i emocje do Was, ale tęskni. Tęskni, by się pogodzić, by mieć harmonię, by się spotkać, by porozmawiać, by mieć znowu stabilne spotkania i wiadomości. Chcę coś wyjaśnić. Ty jednak tutaj masz blokadę, lęki. Wiesz, że są ogromne straty, ale czekasz na wiadomość i na zaproszenie. Miłość, amorek miłości wyszedł w Waszych planach. Nowy początek. Ale na razie uciekacie od wyjaśnienia wszystkich swoich spraw. Zobaczmy, kochani. Enjoy the bliss of holiday time together. Honeymoon. Ok, miodowy tydzień, miodowy czas. Rozkoszuj się urlopem lub czasem razem. Czyli dajcie sobie piękny czas, tak jakby miodowy miesiąc, gdzie razem rozkoszujecie się swoją miłością, intymnością. Czyli cieszcie się czasem wspólnym, który na razie jest tutaj definitywnie zablokowany. Nie ma tego czasu, jest tutaj kosa, która przecięła raptownie wszystko. Która zakończyła wszystko. Te spotkania, intymne momenty, pocałunki, dotyki są zablokowane. Ale chcecie nowej szansy. Chcecie nowej miłości. I dajcie sobie czas. Miodowy miesiąc. Czyli rozkoszujcie się nowym początkiem, nową szansą, nową próbą, jeśli do siebie wrócicie, jeśli Wam się uda znów coś odbudować. Wszystkiego dobrego, tego Wam oczywiście życzę. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.